jeden z najbardziej usportowionych samochodów nowoczesnych, przystosowanych do jazdy codziennej. Słynne Audi RS3 będę miał przyjemność testować właśnie dzisiaj na torze Łęcz podczas Track Day organizowanego przez trackdays.pl. Ten samochód to istny 400-konny szatan. Moc silnika robi naprawdę wrażenie, szczególnie w połączeniu z napędem na 4 koła. 2,5-litrowy silnik, standardowa fabryczna wersja, która nie została w żaden sposób zmodyfikowana. Pogoda dopisuje, więc nie traćmy czasu, jednak zanim przejdziemy za kółko tego bolidu, chciałbym zaprosić przed kamerę oficjalnie przywitanie Bartosza Paziewskiego, który Porsche 911 GT i Honda Civic. Bartosz jako zawodowy kierowca będzie bacznie obserwował moje poczynania za kierownicą. To nie jest mój samochód, więc tym bardziej nie mogę sobie pozwolić sam na zbyt wiele. Bartek będzie mnie ograniczał albo mobilizował, żeby wycisnąć więcej. Co z tego wyjdzie, za chwilę zobaczymy. Siadamy chyba, co? Generalnie cała zasada poruszania się na torze jest taka, że trzeba wbić się między baloty i jeździć jak najszybciej. Dokładnie. Tak. Czy pomiar czasu będziemy tutaj mieli? Myślę, że od organizatorów nie dostajemy czegoś takiego, ale będziemy mogli sobie sami to raczej zmierzyć. Jasne. Na to, że trzeba jeździć w kasku, nie za bardzo będzie nas słychać, ale będzie nas widać i to jest najważniejsze. Profesjonalista, to widzę, że rękawiczki są. Wiesz co, ja mam problem od urodzenia, że mi się ręce pocą i strasznie ciężko jest kierować. No jestem ciekawy. Jak to wszystko wyjdzie. Ja mogę mówić do ciebie, jak jedziemy? Tak. Nie rozprasza cię to? Nie. Miałem też specjalne treningi pod właśnie takie coś. Stary. Jedziemy pół minuty, a każda część mojego ciała jest już spocona. Tak, widzisz, właśnie tak jak mówiłem, to auto już się nie chce prowadzić po tym okrążeniu, dlatego ja już go tak nie chytam. Nie chcesz widzieć mojego wyrazu twarzy. Widzę. Wow. Zobacz, tak jak ci mówiłem, właśnie szykana, nie? Szykana bokiem, no. Jak najbliżej się tego. Wstyd, że przed kamerą taki ulany, spocony. Ile? 112, 113. 113 stopni. Musimy jechać i schłodzić samochód. Pokażę wam coś. Oj, sorry. Patrzcie, jak wyglądam po 2 minutach jazdy. To było dosłownie jedno okrążenie. Wow. Na czym polega chłodzenie samochodu? Chłodzenie takiego samochodu jest zupełnie tym samym jak chłodzenie samochodu wyścigowego, czyli po prostu jedziemy sobie powoli, wszystko za nas tak naprawdę robi natura, czyli wiatr, który jest zimny, dmucha nam na tarcie, na koła, są dodatkowe doloty powietrza, które doprowadzają, wiesz, powietrze więcej pobiera tej chłodnicy, także myślę, że pojedziemy sobie na zwykłym tym, żeby tak sobie po prostu, wiesz, no po prostu, tak samo szybę można sobie otworzyć, żeby siebie schłodzić. Ja już mogę zamknąć. Mam
mamy ten. Słyszałem jeszcze, że ogrzewanie się włącza, żeby dodatkowo wypuścić to gorące powietrze. Znaczy, czy to prawda? Wiesz co, można tak i tak się na pewno robiło w starych samochodach. Okay. Gdzie ta technika, technologia była troszkę mniej rozwinięta. No jak wiadomo, taki starszy samochód się zagrzał. Ja mam nawet taki na podwórku, jak mogę zauważyć. Fiat Seicento. Nie widziałem. Mój pierwszy samochód, którym uczyłem się jeździć, mam go do dzisiaj. Teraz jeszcze nie jest na chodzie, ale niedługo będzie. To właśnie w nim było tak, że jak on się zagrzeje, to na maksa i... Bo wiesz, jak to działa, że to gorące powietrze z silnika właśnie zabiera ta klima i dmucha na ciebie. Tyle, że wtedy ty w samochodzie nie jesteś w stanie wytrzymać, a w tych nowszych samochodach to nie trzeba tego robić. Spoko. To nie jest git. Nie jest git. Dobra, to jedź. Szybki start. O, nie zrobiłem, ale dobra. Lecimy. No i to ładnie przyjechać. To jest bardzo ładnie. I teraz idziesz, to jest ta szykanka. Od lewej. Teraz od lewej. To było blisko. Zewnętrzne. Tu mamy tak. Hamowanie. I skręcamy od zewnętrznej. Dobra. Prawa. Teraz hamowanie. Wewnętrzna. Wewnętrzna i do zewnętrznej na maksa. Dokładnie tak. I teraz hamowanie i lecimy i tu najbardziej do zewnętrznej. Tutaj prosto jeszcze, więc ok, dawaj. Tu prosto i tu jest ten wjazd taki w prawej i lewy ciasny będzie. To już teraz widzisz, za późno spędziłeś. Fajnie, bo słuchasz, tylko że teraz za późno znowu. Trzeba to wyśrodkować trochę. Tu będzie szykana od prawej. Pamiętaj, szykanę blisko jedziesz, wąsko. Dobrze. Lewy. No bardzo dobrze. Dawaj, idziesz, gaz. Ładnie. Prawy. Za tamtą drugą. No i co to za skręt od prawej strony? Znowu zapomniałem. Tutaj dobrze. Szeroko, hamowanie i skręt. Trochę za późno. Szeroko, to wewnętrzne i skręt. Musisz być też blisko, uważaj. Dobrze, ogień. To już było szybko. Jak ja się stresuję przy tobie. Hamowanie do wewnętrznej. Nie, ja się za bardzo stresuję za samochód. No to ciężko jest jeździć czyimś samochodem jeszcze jakoś mega szybko, nie? To nie jest 100% nadal, jakby są momenty, kiedy chcę, ale mimo wszystko... I tu szeroko go wypuść, pod samą trawę. Zdejmę tylko. Od razu podpytam cię, jakbyś mógł. Czy cokolwiek się poprawiło? I druga sprawa, albo może wcześniej powiesz błędy, które się może pojawiły nowe, albo stare zachowane. Co, no takie błędy teraz, takie na początek dosłownie, takie, bo wiadomo, nie mówię o jakichś błędach takich profesjonalnych, gdzie zwracamy na to uwagę choćby Lamborghini. No to teraz wiem i widziałem to, że się starasz i że słuchałeś tego, co ja ci mówiłem, bo chciałeś skręcać później, tylko że teraz troszeczkę za późno to robiłeś i odjeżdżałeś od wierzchołków. Rozumiesz, o co chodzi? Chciałeś za późno, ale tu się nie ma co załamywać, bo to najważniejsze jest to, że chcesz, że słuchasz i że zależy ci na tym, bo wiesz, zdarzają się ludzie, którzy po prostu mówisz im i jak grochem o ściany. Człowiek totalnie nic nie rozumie i robi za każdym razem to samo. A współpraca właśnie z taką osobą, która wiesz, stara się, słucha i chce to przełożyć, jest po prostu czymś miłym dla ciebie. Bo wiesz, że ktoś ufa ci, że ty chcesz mu dobrze powiedzieć. Jasne. Kilkanaście okrążeń na torze razem z Bartoszem na pewno pozytywnie wpłynęło na moje umiejętności prowadzenia pojazdów. No i co? Ja lecę dalej, teraz już po ulicy, tak jak zawsze. A wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć.